Atomówki. Trzy małe dziewczynki z supermocami. Bójka, Bajka i Brawurka walczą ze złem i występkiem. Siostry rozumieją się bardzo dobrze i zawsze działają wspólnie, zupełnie jakby były jednością. Może jest w tym coś więcej? Zastanowimy się nad tym w dzisiejszej teorii, która brzmi: trzy atomówki to jedna osoba. Teoria ta zakłada, że atomówki to tylko i wyłącznie frakcje należące do jednego ciała lub, żeby było łatwiej, jednej osoby, czyli atomówki nie istnieją. Są to tylko różne zachowania, emocje przedstawione pod ludzką postacią, aby nam, czyli widzom, prościej było to zrozumieć. W takim razie kim jest to osoba posiadająca w sobie atomówki? Kimś, kto cierpi na rozdwojenie jaźni. W oryginalnej wersji tej teorii osobie tej zostało nadane imię Brenda, więc tutaj zrobimy to samo. Przyczyną, dla której Brenda jest chora, może być dla przykładu jej rodzeństwo, na przykład starszy brat, który znęcał się nad nią. Może niektórzy z was już się domyślają, że tym bratem w serii jest Mojo Jojo, arcywróg atomówek. Zobaczmy teraz, jakie cechy reprezentuje poszczególna z atomówek. Najpierw Bójka. Przedstawiona dziewczynę, którą Brenda zawsze chciała być, czyli dojrzałą i dobrze poukładaną oraz mądrą. Po prostu Brenda miała w planach zostać normalną, młodą dziewczyną. Bajka natomiast reprezentuje delikatną i spokojną część. Jest ona też symbolem niewinności i uległości, jaką Brenda naprawdę posiada. Jednakże czasami odrobina agresywnej natury Brendy przejawia się w Bajce, co skutkuje, że jest ona często przedstawiana w serii jako lekko zadziorna postać. I wreszcie Brawurka. Jest ona ucieleśnieniem wszelkiej złości, gniewu i innych negatywnych uczuć Brendy skierowanych do jej starszego brata. Brawurka daje po sobie poznać, że nie jest usatysfakcjonowana ze swojego życia, co odnosi się do niechcianych chwil z prześladującym bratem. Pomimo, że ukazuje ona swoją przemoc, to posiada ona w głębi siebie swoją spokojniejszą wersję, co odnosi się do wspomnianej wcześniej Bajki. To byłoby wszystko z tej teorii, ale jeszcze nie odchodź, bo mam coś jeszcze, aby nieco ją przedłużyć. Wspomniałem, że brat Brandy w serii został przedstawiony jako Mojo Jojo. Dlaczego nie przeprowadziliby podobnego zabiegu z innymi postaciami? Sam profesor Atomus nie jest wcale żadnym profesorem, tylko zwykłym aptekarzem, który tworzy przeróżne leki w swojej piwnicy. Dlatego właśnie nie pozwala on atomówkom buszować w niej. On, czyli demoniczna postać, ma być podobno homoseksualnym wujkiem dziewczyny, który został od nich odsunięty, ponieważ jego brat Atomus nie toleruje homoseksualizmu i uważa, że jest to sprzeczne z jego religią. Dlatego też Atomus zabronił atomówkom się z nim spotykać. Co więcej, nigdy nie zdradził im imienia wujka. Zamiast tego nazywał go on. Biorąc pod uwagę mniejsze postaci, to Feller Lumpex jest złym sąsiadem atomówek. Gang gangreniaków to zwyczajni nastolatkowie, którzy są postrzegani niezbyt przyjemnie poprzez różnicę wieku pomiędzy nimi a atomówkami. A burmistrz miasta jest tylko dziadkiem dziewczynek. A, i zapomniałem. Wspomniałem, że brat Brandy znęcał się nad nią, ale nie powiedziałem w jaki sposób. No cóż, według teorii był to po prostu gwałt. To może być przyczyną, dlaczego Mojo Jojo jest przedstawiany jako arcywróg atomówek. No i to tyle. Uwierzcie, że mi było ciężej to opowiadać, niż wam tego słuchać, ale ogólnie podobało mi się. A wam? Napiszcie w komentarzu, a także odpowiednio ocencie materiał i subskrybujcie po więcej. Dzięki za oglądanie i na razie.